Cześć, witam Was bardzo serdecznie, tu Paula z kanału Training Fitness. Zapraszam Was dzisiaj na trening Power Pilates. Jest to bardziej intensywna forma tego rodzaju zajęć. Ten program zawiera już rozgrzewkę, więc jeśli jesteście już gotowi i macie matę, to zapraszam, zaczynamy. Ustaw stopy na szerokość bioder, dłonie przenieś na biodra i z wydechem napnij brzuch, wciągnij pępek i przenieś miednicę do przodu, napinając pośladki. Wdech, przenieś biodra mocno w tył, poczuj jak rozciąga się brzuch. Wydech, napnij mięśnie brzucha, wdech, rozluźnij. Popatrz bokiem, wydech i wdech. Wydech ustami i wdech nosem. I wykonując cały czas ten ruch, postaraj się znaleźć środek. Jeszcze kilka powtórzeń. Ciągnij pępek. Wydech, wdech, rozciągnij brzuch. Wydech, wdech. Jeszcze. Jeszcze dwa. Ostatni raz. Pięknie, rozluźnij. Teraz wyciągnij ramiona nad głowę. Wdech nosem. Z wydechem znowu wciągasz pępek do kręgosłupa. Zasysasz pępek, okrągłe plecy. Nurkujesz ramionami w dół i kręg po kręgu opuszczasz tył. Zostań tutaj, wdech, z wydechem znowu zasysasz pępek, kręg po kręgu wracasz do góry, wyciągnij ramiona w górę, wdech i powtarzamy, wydech, wciągaj pępek. Wyobraź sobie, że ktoś naciska ci mocno na brzuch. Ty się bronisz i wciągasz pępek. Trzymaj tu wdech, z wydechem kręg po kręgu wróć do góry. Wdech i wydech. I góra, wdech. Powtórzymy jeszcze dwa razy. I powtórz jeszcze raz, wydech. I góra. Świetnie, rozluźnij ramiona, rozluźnij barki, ustaw teraz stopy razem i na przemian unosimy kolano do góry, cały czas trzymając napięty brzuch. Kość ogonowa jest skierowana do maty, czyli postaraj się nie wypychać pośladków do tyłu. Brzuch, pośladki napięte i unosimy na przemian kolano do góry. Wydech i wdech. Trzymaj ciężar ciała mniej więcej po środku, nie przenosząc go z nogi na nogę. I troszeczkę wyżej kolano. Wydech ustami, wdech nosem. Wyciągnij teraz ramiona przed sobą i dołączymy wiosło. Przenosimy ramiona raz na prawą, raz na lewą stronę. I postaraj się upłynnić ruch. Wydech, wdech, wydech, wdech. Unosisz kolano, mocno napięty brzuch. Ramiona płyną. Wydech, wdech, wdech, wdech. Super. Pamiętaj, brzuch mocno napięty. Kolano unosisz wysoko do góry. Jeszcze cztery razy. Trzy, dwa, ostatni raz i rozluźnij. Świetnie. Ustawimy teraz stopy szeroko, pięty skierowane do środka, palce na zewnątrz i wykonamy przysiad sumo, ale znowu zanim zaczniemy, ustaw prawidłowo miednicę, napnij pośladki, skieruj kość ogonową do podłogi, wciągnij pępek, zamknij żebra, opuszczamy biodra w dół, nie wypychając pośladków do tyłu i wracamy do góry. Wdech i wydech. Łopatki ściągnięte, barki do tyłu, klatka piersiowa do przodu, napięty brzuch. Jeśli masz wątpliwości, przenieś jedną dłoń na brzuch, drugą dłoń na odcinek lędźwiowy i przytrzymaj. Sprawdź, czy brzuch jest napięty. Tak jest, czy odcinek lędźwiowy nie jest wklęsły. I uważaj, teraz dołączymy ramiona. Ściągasz łokcie, unosisz, ściągasz, opuszczasz. Ściągasz, unosisz. I dół, i jeszcze. Super, mocno napięty brzuch. Schodzimy troszeczkę niżej. Pamiętaj, że kolana pracują wyraźnie na zewnątrz. Super. Do góry. I dół. Do góry. I dół. Jeszcze cztery powtórzenia. Trzy.
Tylko dwa. Ostatni raz. I opuść w dół. Rozluźnij ramiona, rozluźnij barki i przejdziemy teraz do klęku podpartego. Okej, jesteśmy w klęku podpartym. Ustaw kolana na szerokość bioder, dłonie na szerokość barków. Z wydechem wciągasz pępek, napinasz pośladki, chowasz głowę. Wydech, wdech, wyciągnij pośladki do góry, wysoko głowa, pociągnij łopatki do kręgosłupa i przyspieszamy. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Z wydechem napinasz brzuch, pośladki, wdech, napinasz grzbiet. Jeszcze trzy razy. Dwa. Ostatni raz. Pięknie, zatrzymaj po środku. Napinasz brzuch, plecy są proste i unieś teraz prawe ramię i lewą nogę do góry. Ramię trzymamy na wysokości ucha, skierowane kciukiem do sufitu, stopy mniej więcej na wysokości biodra. I teraz tułów i ramię zostaje bez ruchu w miejscu, natomiast dużym palcem od stopy kreślimy małe koła, zaczynając do góry, na zewnątrz, w dół i do środka. Jesteśmy gotowi? Napięte brzuchy, podciągamy pępki i lecimy. Wydech, wdech. Jeszcze. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ostatni raz. Płynnie odłóż dół, zmień stronę i znowu ramię, przeciwna noga, napięty brzuch. Podciągamy pępek, kciuk do sufitu. I lecimy dużym palcem od stopy. Małe koła. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeszcze 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ostatni. I płynnie opuść w dół. I druga seria. Zmieniamy od razu stronę. Napięty brzuch. Kontroluj tył. I lecimy dużym palcem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jeszcze 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni i płynnie opuść w dół i zmień stronę. Gotowi? Wciągamy pępek i lecimy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni, opuść dół. Wypchnij teraz biodra do tyłu, napięty, pociągnij ramiona do przodu. Przytrzymaj wdech i uważaj. Z wydechem unosimy biodra, trzymamy proste plecy, napięty brzuch i wykonamy pompkę pilatesową. Opuszczamy klatkę piersiową do połowy, tak żeby ugiąć ramiona do kąta prostego. Łokcie są blisko ciała. Z wydechem wypychasz się do góry i przenosisz biodra od razu w tył. Jesteśmy gotowi? Jedziemy. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Trzymaj mocny brzuch. Wciągaj pępek. Trzymaj ramiona blisko ciała. Uważaj, żeby łokcie nie uciekały ci na boki. Jeszcze 10 powtórzeń. 10. Odrobinę niżej. 9. 8. 7. 6. 5, mocny brzuch, 4, jeszcze 3, tylko 2, ostatni raz, super, zatrzymaj po środku i wyprostuj nogi w kolanach, wchodzimy do pozycji plank, dłonie na szerokość barków, stopy na szerokość bioder i na przemian przechodzimy do podporu bokiem, wyciągając jedno ramię do góry, patrzymy na dłoń, opuszczamy wdech, i z wydechem zmieniamy stronę. Mocno napięty brzuch,
Proste nogi, proste ramię do góry. Gotowi? Jedziemy. Wydech i wdech. Skręcasz całe ciało. Tak jest. Trzymaj mocny brzuch. Wciągasz pępek, wydech, wdech, wydech, wdech. I jeszcze 10. 9. 8. Oddychaj. Tylko 6. Mocny brzuch. 5. Dawaj, dawaj ze mną do końca. Trzymasz mocny brzuch. Jeszcze tylko 3. 3. Trzymaj tempo. 2. Ostatni raz. Pięknie. Opuść kolana. Przyciągnij dłonie. Wracamy do klęku podpartego. Od razu wystawiamy nogę prostą do boku. Sięgnij dużym palcem do tyłu. Utrzymaj napięty brzuch i proste plecy. Z wydechem przenosisz nogę do tyłu po skosie. Uginasz nogę, ciągniesz pięty do pośladka i patrzysz za stopą. Wdech i wydech. Jesteśmy gotowi? Napinamy brzuch i lecimy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, mocny brzuch, 4, 3, 2, jeszcze 10, 10, 9, 8, mocno uginasz nogę, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni raz, pięknie, odłóż nogę, wdech nosem, wydech ustami, zmieniamy od razu stronę, druga noga do boku, napięty brzuch, proste plecy i lecimy, 10, 9, 8, 7, wysoko kolano, 5, 4, 3, 2, powtórz jeszcze, 10, 10, 9, 8, 7, mocny brzuch, 6, 5, wysoko, 4, 3, 2, ostatni raz, pięknie rozluźnij. Odłóż kolano, teraz napnij brzuch, zejdź do leżenia przodem. Robimy króciutkie przerwy, dlatego żeby podkręcić troszeczkę intensywność tych ćwiczeń. Pięty do środka, palce na zewnątrz, mocno napinasz pośladki z całej siły. I teraz popatrz, odpycham się ramionami od maty, robię wdech. Cały czas trzymam napięte pośladki, teraz dynamicznie oderwę dłonie od maty. Nogi poprzez to, że trzymamy napięte pośladki, uniosą się do góry. Wdech. Okej? I jedziemy razem. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Mocny pośladek. Jeszcze tylko 10. I 10. 9. 8. 7. 6, 5, wyżej, 3, 2, ostatni raz, pięknie, brawo, super, wróć do leżenia przodem, dalej kierujemy pięty do środka, palce na zewnątrz, wyciągamy ramiona do przodu, kciuki są skierowane do sufitu, z wydechem unosisz klatkę, łokcie do boku prostujesz i opuszczamy w dół, wdech, wdech, wdech. Wdech. Mocno napięte pośladki.
Klatka piersiowa do przodu. Ściągaj łopatki. Głowa jest na przedłużeniu kręgosłupa. Czyli kark jest prosty, a my patrzymy do maty. Wdech, 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 wdech. Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i ostatni raz do góry, ciach, a pójdź w dół. Pięknie, brawo, dłonie na wysokość klatki piersiowej. Wciągamy pępek, napinamy brzuch. Unosimy tułów do góry, biodra do tyłu, wdech. Z wydechem kręg po kręgu unieś tułów na końcu, barki, głowa. Przejdziemy teraz do siadu. Bokiem do mnie. Nogi ugięte w kolanach. Opieramy stopy tylko na palcach. Pięty w górze, kolana na szerokość bioder. Wyciągnij ramiona do przodu. Z wydechem robimy skręt do boku. Prostujemy nogę. To samo ramię po tej samej stronie wyciągamy jak najdalej do tyłu. Trzymasz brzuch, wracasz wdech. Wdech, wdech. Wydech ustami, wdech nosem. Postaraj się trzymać tempo. Wciągnij pępek mocno do kręgosłupa. Wydech, wdech. Tak jest, proste plecy cały czas. Wyciągaj klatkę piersiową do przodu. Jeszcze. Wdech, wdech. Dawaj, dawaj, jeszcze 10 powtórzeń. 9. 8. Super. 7. Jedziemy, jedziemy. Trzymamy tempo. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Jeszcze 5, 4, 3, 2 i ostatni raz. Pięknie, brawo. Przechodzimy teraz do tyłu. Opieramy się na przedramionach i uważaj, klatka piersiowa do przodu, łopatki ściągnięte. Uważaj, żeby nie opadać w dół, klatka piersiowa mocno w przód, napięty brzuch, dociśnij kość krzyżową do maty, unieś kolana do góry i teraz na tak napiętym brzuchu z wydechem na przemian opuszczasz jedną nogę w dół i płynnym ruchem zmieniamy nogę. Mocny brzuch. Nie pozwalaj, żeby pępek wypychał się do góry. Dociskaj kość krzyżową do maty. Wydech. Wydech, wdech, jeszcze. Nie odpuszczaj brzucha, skup się na pępku. Wydech, wdech, lecimy jeszcze. Staraj się wydłużyć nogę, którą prostujesz do przodu. Ściągniemy te łopatki. Jeszcze 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni i rozluźnij pięknie. Oprzyj teraz pięty, kręg po kręgu powolutku zejdź do leżenia tyłem. Przyciągnij stopy do siebie, ułóż ramiona wzdłuż ciała, z wydechem kręg po kręgu unosimy biodra do góry, napinamy mocno pośladki, brzuch, wyciągamy nogę, opuszczamy i kręg po kręgu opuszczamy w dół. W ten sam sposób druga noga, opuść i dół. I jedziemy. Kręg po kręgu, noga, opuść i dół. Góra, noga, opuść i dół. O górę. Cia. I dół. I jeszcze 10 powtórzeń przed nami. 10. Do góry. Opuść. I dół. Góra. Wyprostuj. Opuść. I dół. Jeszcze 9. Wysoko. Postaraj się opuszczać kręg po kręgu. 8. Ciach.
góra, dół, 7, do góry wysoko, ciach, i dół, jeszcze 6 na każdą stronę, góra, i dół, kręg po kręgu, jeszcze 5, dawaj, hop, góra, i dół. Połowa za nami. Idziemy do końca. Tylko 3. I dół. Góra. Zostały 2. Wysoko. I dół. I ostatni raz. Pięknie, rozluźnij. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej, jak najbliżej do siebie. Oderwij łopatki, mocno, wyraźnie od maty. Schowaj brodę do mostka i teraz na przemian prostujemy jedną nogę w dół. Łokcie pracują szeroko, a ty wyobraź sobie, że chcesz przyciągnąć czoło do kolana. I zmieniamy stronę. Jedziemy razem. Mocno napięty brzuch. Wciągamy pępek. Wydech, wdech. Prosty kark. Nie odchylaj głowy. Dawaj do końca. Trzymaj tempo. Wydech. Wydech. Wysoko klatka. Nie opuszczaj w dół. Jeszcze 10 powtórzeń. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ostatni. I zatrzymaj. Przenieś teraz dłonie na kark. Trzymaj klatkę piersiową wysoko. Złącz pięty. Przyciągnij kolana. Z wydechem prostujesz nogi do przodu, ale nie do góry, po skosie w przód. Łopatki oderwane, łokcie szeroko, przyciągasz wdech i z wydechem. Wdech, wdech. Wciągaj pępek, szeroko łokcie, wdech, wdech. Jedziemy. Mocno napięty brzuch. Dociskaj odcinek lędźwiowy do maty. Szeroko łokcie. Dawaj, dawaj. Wydech, wdech. Jeszcze 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ostatni. Zatrzymaj w tej pozycji. Wyciągnij ramiona do przodu. Ściągnij łopatki, nisko barki. Jedziemy setkę. Króciutkie ruchy ramionami. Na 5 zrobimy wdech. Na 5 wydech. Wszyscy gotowi? Zaczynamy. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech. Połowa za nami, troszeczkę wyżej klatka piersiowa. Jeszcze 3. 2. Ostatni raz. Pięknie, opuść stopy. Wyprostuj nogi, wyciągnij ramiona do tyłu, wdech. Z wydechem przenieś ramiona do przodu. Długi wdech, odciągnij maksymalnie żebra od bioder i z wydechem przenieś w przód. I jeszcze raz, długi wdech, długi wydech. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej, napnij brzuch, kręg po kręgu, unieś tułów do góry.
Brawo, bardzo dziękuję Ci za wspólny trening. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, pamiętaj o zostawieniu kciuka w górę. Dajcie mi znać na dole w komentarzach, czy taka forma pilatesu Wam się podoba, czy chcecie więcej takich treningów. Pamiętajcie również o subskrypcji mojego kanału, po to, żeby być cały czas na bieżąco z nowymi treningami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia na następnym treningu.